Ukraina chce broni od Niemiec. To kwestia pokoju lub wojny. Ambasador Ukrainy w Berlinie apeluje o broń. To kwestia pokoju lub wojny. To kwestia pokoju lub wojny. Potrzebujemy najnowocześniejszej broni do obrony, a odmówić nam jej dzisiaj, to zawieść Ukrainę, mówił ambasador Ukrainy w Niemczech Andrii Melnyk w programie telewizji ART, Anne Will. Głos w sprawie odmowy Niemiec zabrał też szef ukraińskiego MSZ, który decyzję i tłumaczenie władz w Berlinie uznał za niesprawiedliwe. Mamy nadzieję na zmianę myślenia ze strony Niemców, podkreślił Melnyk. Zdaniem ambasadora, Niemcy znajdują się na rozdrożu. Ambasador Ukrainy apeluje do Niemców: to kwestia pokoju lub wojny, to kwestia być albo nie być. Potrzebujemy najnowocześniejszej broni, Niemcy mogą to dostarczyć, Niemcy są w stanie to zrobić, a odmówić tego dzisiaj, to dla nas oznacza porzucenie Ukrainy, oświadczył dyplomata. Niemiecka opinia publiczna i rząd RFN muszą obudzić się ze snu, uznać powagę sytuacji i działać, powiedział Melnyk. Proszę, pomóżcie nam zmienić kurs rządu, odłożyć na bok wszystkie partyjno-polityczne interesy i naprawdę zdać sobie sprawę z powagi chwili, apelował ambasador do niemieckiego społeczeństwa. Kryzys na Ukrainie. Szef MSZ o tłumaczeniu Niemiec. Niesprawiedliwe odnosząc się do Rosji i jej prezydenta, Melnyk powiedział, że Władimir Putin chce wymazać Ukrainę z mapy. Niemiecki kanclerz Olaf Scholz powtórzył w niedzielę na krótko przed wyjazdem do Waszyngtonu na rozmowy z prezydentem USA Joe Bidenem, że rząd RFN nie zgadza się na dostawy broni na Ukrainę. Temat ten będzie poruszany w czasie spotkania szefów dyplomacji Ukrainy i Niemiec w Kijowie. Kwestia dostawu uzbrojenia na Ukrainę z Niemiec lub z krajów trzecich, które potrzebują zgody Niemiec, będzie jednym z tematów moich dzisiejszych rozmów z Annaleną Baerbock, zaznaczył Dmytro Kuleba. Szef MSZ Ukrainy ocenił też tłumaczenie władz w Berlinie za niesprawiedliwe. Uważamy te wyjaśnienia za niesprawiedliwe i sądzimy, że istnieje przestrzeń dla głębszego zaangażowania Niemiec. Musimy jednak uszanować stanowisko tego państwa. Nie oznacza to, że nie powinniśmy z nimi na ten temat rozmawiać, zaznaczył Kuleba. Federalna minister obrony Niemiec Christine Lambrecht, odrzucając apele o dostawy broni na Ukrainę w związku z zagrożeniem rosyjską agresją, oceniła pod koniec stycznia, że niezbędne jest teraz zrobienie wszystkiego, aby doprowadzić do deeskalacji konfliktu. W rządzie federalnym kraju panuje konsensus, iż dostawy broni na Ukrainę nie byłyby obecnie pomocne.